Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, także trzeba zacząć myśleć o modernizacji kotłowni, maszynowni, bardziej maszynowni, bo tutaj się nic nie kopci, jeśli jest pompa ciepła w układzie, kolektory słoneczne, także bardziej maszynowni. No już drugi sezon mi ta maszynownia służy, także chyba za długo, nie? Kolejna modernizacja. Jest okazja wrócić troszeczkę do tematu zbiornika bufora, tak naprawdę większego niż teraz ten zbiornik, co mam 300 litrowy. Także dzisiaj wam opowiem o tym, co jest. Oczywiście pokażę to wszystko na schemacie podobnym, co jest za mną, ale to bardziej będziemy nagrywać z komputera, żeby było prościej wam pokazać, i pokażę wam, co chcę zrobić, bo no troszeczkę tutaj się zmieni. Jeśli dobrze pójdzie, ja mam nadzieję, że dobrze pójdzie, to się zmieni. Także pokrótce, co tutaj teraz mam dla tych, co jeszcze nie znają mojego kanału. I tak jak tutaj widzicie, za dużo już nie ma. Będzie wszystko, tak mówię, na schemacie. Zbiornik do ciepłej wody użytkowej, ładowany też z kolektorów słonecznych. Tutaj jest cały schemat, ja go za chwilę opiszę. Ale największa zmiana to będzie właśnie na temat tego zbiornika. Ten zbiornik 300 litrowy stąd wyleci, znaczy wyleci, zostanie wymontowany. Wymiennik rurowy do pompy ciepła też zostanie wymontowany. Tutaj będzie zbiornik około 800 litrów, także będzie wyżej, będzie szerzej. Wszystko tutaj będzie, słuchajcie, zmienione. I ten zbiornik to już będzie takie kombo, które połączy w sobie i kolektory słoneczne, i kolektory, i grzałki, i można i będzie nawet i kopciucha. No wszystko sobie połączył, taki już bufor będzie konkretny. Także w miarę ten działa, że tak powiem. Leci, pompa ciepła pracuje. O, zobaczmy z ciekawości jeszcze 7 stopni na zewnątrz. To jest czujnik przy pompie ciepła. Pompa ciepła teraz pobiera 7 kW, pompa ciepła pobiera 1045 W, a oddaje nam, już przeklikamy, jest do góry nogami, ale to się nic nie dzieje, oddaje nam 4 kW ciepła, także śmiało można powiedzieć, że COP praktycznie 4. Także zapraszam was jeszcze, właśnie pokażę wam kolektory i pompę ciepła, bo to będzie do schematu też dosyć ważne, i lecimy ze schematem, co chcę tutaj zmienić. Do dyspozycji jest 66 rur heatpipe, kąt 55 stopni, kierunek południowo-wschodni, i na dzień dzisiejszy pompa ciepła 7 kW, powietrze, woda. Dzisiaj fajnie nam się słoneczko troszeczkę zaczyna pokazywać, bo kiepska była pogoda, także trackery się patrzą w słoneczko. Ty też się cieszysz, nie? Cieszy się, że ciepło. No ciepło nie jest, 6 stopni, ale chociaż to słonko wyszło delikatnie. Także zapraszam was do Excela, można tak nazwać, do opisu tego, co chcę zrobić. Także zapraszam do projektu, ale zanim omówię wam to, co będzie dokładnie na tym schemacie, to zacznijmy od tego, co jest, bo no jednak modernizacja modernizacją, a tutaj u mnie wiecznie, jak, że tak powiem, nie po ludzku, jak to mówią, pokombinowane, tylko że cały czas pole doświadczalne. Nie odkryję koła na nowo, ale staram się uczyć na tym, co robię, i w miarę też robić to tanio, bo to jest najważniejsze. Nie problem wydać 100 tysięcy i narzekać, że dalej się ma wysokie rachunki, a sztuką jest zrobić to tanio i jednak nie mieć wysokich rachunków. Także to jest ostatnia ewolucja mojego układu, także zacznijmy od układu centralnego ogrzewania, czyli tutaj głównym źródłem szczytowym. Może tak, piec centralnego ogrzewania na drzewo, on tu na sztukę stoi w razie jakiejkolwiek biedy, braku prądu, nie wiadomo czego, przepalany kartonami raz na miesiąc, jak się tych kartonów nazbiera, nic więcej, także stoi i wygląda, że tak powiem. A tutaj mamy tak, słuchajcie, mamy zbiornik 300 litrowy i on jest podgrzewany, i on jest takim źródłem ciepła dla
układu centralnego ogrzewania, czyli pompa ciepła, w tym przypadku Grande Prestige 7 kW, daje gaz na wymiennik rurowy i ten wymiennik rurowy pobiera ciepło z gazu, zmienia je w ciepło cieczy, ciepło wody, która krąży w centralnym ogrzewaniu i to sobie ciepło leci do zbiornika. Pamiętajmy, jeśli pracuje jedna pompa obiegowa w tym obiegu, a tutaj druga pompa obiegowa pracuje tutaj w obiegu centralnego ogrzewania, to się dzieje coś takiego, że tutaj wpychamy ciepło i ono jest od razu podbierane. Tutaj mało co się miesza, jeśli dwie pompy pracują. Ono jest podbierane. W moim przypadku leci sobie tutaj jeszcze na taki zbiornik CWU 150-litrowy. To był eksperyment. Chciałem sprawdzić, czy będę miał sprawne dogrzewanie właśnie ciepłej wody użytkowej tutaj do tego zbiornika, do czego zaraz zdążę. Także tutaj sobie leci 36 stopni przez taką podwójną wężownicę, taką podwójną podkowę. Wylatuje z niego, leci nam na grzejniki, na grzejnikach oddaje temperaturę i wraca z powrotem do tego sprzęgła, bufora, jak to chce, nie nazywa. Dla mnie bufor jest od 1000 litrów, a to na razie jest sprzęgło. Tutaj wlatuje, tak jak mówiłem, nie miesza się za bardzo tutaj, bo pompa zaraz podciąga, także mamy taki obieg tutaj i na grzejniki i z powrotem. Jeśli ta pompa się wyłączy obiegowa, że czujnik temperatury, który znajduje się w domu, zadecyduje, że już jest osiągnięta zadana temperatura, wtedy jest tylko mieszanie w tej płaszczyźnie, zbiornik nagrzewa się do 38 stopni i pompa ciepła się wyłącza. I później dalej ta sama historia, czujnik temperatury w domu widzi, że jest za zimno, włącza pompę obiegową, zbiornik zaczyna się wystudzać, pompa ciepła widzi, że się wystudza, uruchamia obieg i w kółko tak to się dzieje, że grzejemy. Także tak wygląda układ centralnego ogrzewania. Mi się wydaje, że bardzo prosty. Teraz układ CWU. U mnie w układzie CWU jest 3 zbiorniki. Największy to jest 500 litrowy. Później jest 150 litrowy. Tutaj macie zieloną linią, idzie jak płynie to CWU. 150 litrowy. I trzeci zbiornik to jest 300 litrowy, który ma na sobie jeszcze pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej dodatkową. I ta pompa ciepła pobiera ciepło z pomieszczeń, z maszynowni po prostu i tych pomieszczeń, które są na dole. Tam jest 96 metrów sześciennych. Tyle tego powietrza jej wystarczy, żeby podgrzewać tą wodę do 45 stopni, jeśli nie ogarnie tego układ solarny. Ale do układu solarnego za chwilę przejdziemy. Czyli tak, to jest najzimniejszy zbiornik. On jest praktycznie wiecznie zimny. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale z niego płynie do zbiornika CWU. Ten zbiornik, tak jak Wam mówiłem, jest wstępnie podgrzewany właśnie przez tą wężownicę. Czyli wpada mi tutaj jakieś 10-12 stopni. Jeśli pompa ciepła pracuje oczywiście, to wylatuje mi ze zbiornika około 30 stopni. No, więcej się nie da uzyskać na zbiorniku leżącym. Tutaj następuje duże mieszanie i nie ma jak zaakumulować, ale mam już wstępnie podgrzaną wodę. Tutaj wylatuje jakieś 30 stopni. Do już tego zbiornika 300-litrowego. I tutaj 300-litrowy zbiornik decyduje. Jeśli do godziny 14 układ solarny nagrzeje ten zbiornik, to sterownik, który jest podłączony do pompy ciepła od 14, on włącza zasilanie na tą pompę ciepła, ale ona widzi, że jest wyżej 40 stopni, od 45 jest nastawione i się nie uruchamia. Jeśli jest tam 42-41, pompa ciepła się uruchamia, dogrzewa cały zbiornik do 45 stopni. Także jeśli bym nie miał tego pośredniego zbiornika, to tutaj by mi wpadała bezpośrednio woda zimna i trzeba by było no, po prostu wyżej grzać. A pompa ciepła i tak pracuje, także wstępnie podgrzewa. Takie właśnie wstępne podgrzewanie. Śmiali się ze mnie, że to nie zda egzaminu. A to bardzo dobrze zdaje egzamin i przez to też pompa ciepła może dłużej pracować, bo ta energia jest troszeczkę wytracana w tym zbiorniku. A jak wiemy, pompa ciepła ma jak najdłużej pracować, jak na najstabilniejszych warunkach. I trzeci układ, można tak powiedzieć, układ grzejący CWU, układ solarny. Tutaj mamy 3 kolektory heat pipe po 22 rury, każdy, także 66 rur heat pipe jest.
układ zamontowany na jesieni, także nie wiem jeszcze jak w lecie się to będzie zachowywało. Kierunek południowo-wschodni, kąt 55 stopni. I tak, glikol leci nam tutaj do zbiornika 300 litrowego i grzeje nam ten zbiornik. Później wraca nie przez tą wężownicę, tylko wraca sobie tutaj tędy przez zawór trzydrogowy i z powrotem na kolektory. I tak to się kręci, dopóki w zbiorniku nie ma około 60 stopni, a na powrocie z wężownicy tutaj nie ma 56 stopni. Jeśli glikol osiągnie temperaturę na powrocie 56 stopni, zawór trzydrogowy się przełącza i ten glikol zaczyna płynąć przez tą drugą wężownicę. To jest zbiornik buforowy. Ja go miałem jako pierwszego. Teraz już jest ściana postawiona, nie ma opcji tego zbiornika wyciągnąć. To jest zbiornik z Wismana, chromoniklowy, także mi się wydaje, że jeszcze mi nie przeżyje ten zbiornik. Także niech sobie stoi. I to jest właśnie taki bufor, żeby nie zakrywać kolektorów, nie kombinować, a gromadzić tą ciepłą wodę po prostu w drugim zbiorniku. I w tym sposobem, jeśli tutaj przepłynie, zimny glikol z tego zbiornika zaczyna wypływać nam, wychładza cały tutaj układ, czujnik temperatury widzi, że temperatura już jest nie o 10 stopni, tylko o 2 stopnie wyższa na kolektorach jak na zbiorniku ciepłej wody użytkowej i wyłącza układ. I tak w kółko, jeśli tutaj nam wystygnie, zawór trzydrogowy się przełącza, kolektory się nagrzewają i z powrotem zaczyna się grzanie. To mówię tak, jak już jest nagrzany ten zbiornik, także leci drugi. I to, powiem Wam, bardzo fajnie się sprawdza, ale już jednak ilość tych rur, już pojawił się pomysł, żeby wywalić ten zawór trzydrogowy i puścić ten układ cały czas otwarty na upały, żeby w razie czego, jak nie zadziała zawór trzydrogowy, żeby mi tego zbiornika nie zagotowało. Ale jest nadzieja, także wchodzimy na to, co będzie. Mam nadzieję, że to jest ostateczna wersja całości. Jak widzicie, w tym układzie nie ma tego zbiornika, co tutaj się znajdował, 150-litrowego. On jest zastąpiony tą wężownicą. No i nie ma 300-litrowego, tylko będzie 800-litrowy. Może 900, zobaczymy, co się uda wyspawać, bo u mnie jest ograniczenie wejściowe, czyli tak i tak futryny pójdą z drzwi, powyciągane będą. I ograniczenie wysokościowe, no tutaj tego nie przeskoczymy. Mniej więcej ma wejść 800 litrów. I tak jak Wam wcześniej tłumaczyłem, słuchajcie, układ centralnego ogrzewania, troszeczkę teraz się wszystko zmieniło. Pompa ciepła, jak widzicie, nie ma już tutaj wymiennika rurowego, tylko będzie wężownica gazowa bezpośrednio w zbiorniku. Także taka nowość, jestem bardzo ciekaw, czy to zda egzamin, także będą testy, testy, testy. Jeśli nie zda egzaminu, trzeba będzie z powrotem wymiennik na zewnątrz zamontować. To jest wszystko przygotowane pod to, także nie ma problemu żadnego. I układ centralnego ogrzewania dalej działa na temperaturze, na różnicy temperatur. Czyli pompa ciepła grzeje nam zbiornik. Wężownica, jak widzicie, jest, no tak będzie w 1/3 zbiornika od dołu, może troszeczkę tam niżej będzie ta wężownica, bo nie ma potrzeby grzać całego zbiornika właśnie pompą ciepła, bo i tak tu będzie ład potężny, także nawet i 500 litrów będę grzał. Ja pompą ciepła nie chcę akumulować tego ciepła, bo tutaj będzie tylko 36 stopni do 38. Także pompa ciepła dalej sobie grzeje przez wężownicę zbiornik. I zbiornik dalej nam tak samo działa, czyli wylatuje nam nagrzejniki, wszystko nam tutaj wraca i tak to się miesza. Zmiana kolejna, przedtem ciepłomierz był tutaj założony, tutaj nie miał zaznaczonego, ale tutaj był ciepłomierz i mierzył tylko ten obiekt cały czas pracujący, a teraz w tym momencie ciepłomierz już będzie na układzie centralnego ogrzewania i będzie mierzył cały tutaj po prostu obiekt tej wody, nagrzejniki. Także takie zmiany z pompą ciepła i z wężownicą, z przełożeniem ciepłomierza. Teraz tak, druga sprawa, lecimy CWU. Tak, żeby w miarę było po kolei. Ten zbiornik zostaje, tak jak mówiłem, 500-litrowy. Nie mam opcji go wyciągnąć, także zostaje. Nic się nie dzieje, ale przez to, że wyleciał nam ten 150-litrowy zbiornik, to i tak zmniejszę zład wody, bo z tego zbiornika woda o temperaturze tam przyjmijmy 10 stopni będzie nam wpadało do
wężownicy, tutaj będzie wężownica miedziana. Wszystkie wężownice będą miedziane, wszystkie trzy, do takiej potężnej miedzianej wężownicy i tutaj będzie wstępnie ogrzewana ta woda. Jeśli w zbiorniku będzie 36-37 stopni, to woda się powinna do minimum 34 stopni nagrzać i będzie sobie, słuchajcie, lecieć dalej do tego 300-litrowego zbiornika. On będzie decydował, że tak powiem, o 14, czy dogrzać, czy nie dogrzać. Także tutaj się nic nie zmieniło, ale będę miał lepszy odzysk ciepła i też CWU będzie decydowało tak pośrednio o pracy pompy ciepła, bo na przykład jak cały dzień będę używał ciepłej wody użytkowej, to pompa ciepła zobaczy, że się zbiornik wystudził i dobije ten zbiornik, żeby dalej tutaj nam wylatywało tyle, ile ma wylatywać, a zbiornik jest pilnowany na te 36 stopni. I teraz jak ktoś uważnie ogląda, to mam pytanie, jak jest zastosować ciepłomierz do ciepłej wody użytkowej? Już wam mówię, dlaczego chcę ciepłomierz zastosować, bo mam jeden ciepłomierz, mam na CO, a drugi chcę zastosować na ciepłej wody użytkowej, bo tutaj widzicie, będę miał więcej źródeł grzania i interesuje mnie właśnie, ile energii wyciągnąłem na centralne ogrzewanie, a ile energii wyciągnąłem przez wężownicę CWU. To mnie właśnie będzie interesowało, ile po prostu wyszło energii ze zbiornika, z każdego źródła, żeby zobaczyć właśnie, ile wsadziłem, to będę wiedział po liczniku energii, ale ile wyciągnąłem, no to muszę wszystkie wyjścia, że tak powiem, opomiarować, żeby to wiedzieć. Także mamy załatwioną wężownicę gazową, wężownicę CWU, została nam, a tutaj jeszcze grzałeczka, także grzałki. Tu będą trzy grzałki, trzy osobne gniazda na trzy osobne grzałki. Jedna grzałka, to jest taki zbiornik przyszłościowy, jak już się netmetering skończy, wszystko się pokończy, także wszystko, co będzie, albo może tak zaczniemy od tego. Pierwsza grzałka to będzie system grzania, jak to tak potocznie zwany, ciepłej wody z paneli. Czyli u mnie sterownik Omega pewnie wreszcie zostanie uruchomiony. Druga grzałka najpewniej będzie EcoOZE PV, czyli wszystko to, co by miało wyjść do sieci, będzie pchane w tą grzałkę. Ewentualnie jak się problem z 253 V u mnie pojawi, to też będzie pchane w tą grzałkę, ale bardziej ta autokonsumpcja, wszystko co nie wepcham w elektryka, w inne rzeczy, w magazyn energii mi się już zapełni do pełna, już nie przyjmie, to będę pchał to jeszcze do tego zbiornika. I może kiedyś się pojawi turbina wiatrowa, to też tą energię będę chciał pchać po prostu do tego zbiornika. Także lepiej mieć przygotowane, niż powinien się drapać po głowie, jak to zrobić, nawet jak się tego nie będzie używać. Także tutaj mamy temat grzałek i zostaje nam co? Wężownica solarna. I teraz układ solarny troszeczkę będzie, znaczy inaczej będzie pracował. Dalej będzie pracował tak samo, tylko już nie będzie strachu, że te trzy kolektory zagotują mi wodę, bo do użytku teraz będę miał do oddawania ciepła 300, tutaj 800 i jeszcze 500 litrowy zbiornik, także macie 1600 litrów, dobrze mówię, bo to 800 i 800, 1600 litrów wody do podgrzania. I bezpieczeństwo kolektorów już polega na tym, że glikol będzie sobie leciał do tej wężownicy i z tej wężownicy z 300 litrowego zbiornika pójdzie nam na wężownicę 800 litrowego. Wężownica jest na samym dnie zbiornika, dlatego żeby jak najwięcej energii po prostu zostawić. A jak wiemy, im już lecimy, powrót leci nam tutaj na zawód trzydrogowy. Oczywiście omijamy ten zbiornik. Tutaj cały czas czujnik temperatury, wszystko będzie pilnowane. Ja sobie tam już ustawię najwyżej na niższą temperaturę, jeśli już ten zbiornik będzie zagrzany. Albo zawód trzydrogowy uzależnie od temperatury tego zbiornika, na przykład będzie w nim 70 stopni, żeby tu już mi zawód trzydrogowy otwierało, także to już będzie obserwacja, bo tak jak mówię, glikol leci, tutaj sobie przeleci i tutaj nie ma już obiegu zamkniętego, że tylko zbiornik 300-litrowy i kolektory, tylko leci na drugą wężownicę, także tutaj będą duże straty energii na tej wężownicy, ale ta energia nigdzie nie zginie, także zaraz wam to wytłumaczę. Bo glikol wraca z wężownicy i
leci z powrotem na kolektory. Także do obsługi już teraz jest 300-800, to mamy 1100 litrów. I temat taki, recall nam dalej leci, prawda? Tutaj nam się wstępnie nam oddaje tą temperaturę, resztę nam oddaje tutaj. Ktoś powie, że strata, bo zbiornik dałem. Nieprawda, bo nawet jak będę, jak nie będę, nie będzie pracowała pompa ciepła, a to ciepło oddane tutaj idzie w górę, prawda? A jak idzie w górę, to je przechwycę przez wężownicę od CW i z powrotem sobie tutaj załaduję do zbiornika. Także nic nie tracę, nawet jak tutaj nagrzeje mi jakaś grzałka albo coś ten zbiornik, to ciepło pójdzie do tego zbiornika i ktoś powie, wężownica wyciągnie. Nie, wężownica wyciągnie nawet to ciepło i z powrotem odda do tego zbiornika. Także dalej jest tutaj akumulacja. Czyli tutaj praktycznie wraca do kolektorów zimna woda. Ale można też ten zawód szydrogowy ustawić na inną temperaturę, żeby na przykład przy 40 stopniach powrotu i jeszcze pchało przez ten zbiornik. Także tutaj już się o kolektory kompletnie nie martwię. Ja się tylko martwiłem, czy zawór po prostu jakby nie zawiódł. A teraz mam wolny obieg po prostu na dwóch zbiornikach i bardzo fajnie mi się wydaje, że będzie to działać. Także taki zbiornik ja zawsze chciałem mieć. No niestety był on poza moim zasięgiem aż do tej pory. Czyli taki kombajn, no zobaczymy, czy ten kombajn da radę, czy nie da radę. Się wydaje, że bez problemu da radę i będzie można na nim dużo eksperymentów zrobić. Jest jeszcze pomysł na przykład na lato zmiany kierunków, że na przykład kolektory będą grzały, bo jeśli będzie bardzo upalnie, że z kolektorów pójdzie najpierw na tą wężownicę, a później dopiero z powrotu pójdzie na 300-litrowy zbiornik, bo ten będzie zawsze już w lecie nagrzany wysoko, bo ja go nie będę używał do centralnego ogrzewania, czyli CW mogę mieć ogrzewaną bezpośrednio tutaj i w drugi zbiornik. No zobaczę, powiem Wam wszystko. Testy będą testy, trzeba by było ze 4 zawory założyć, żeby zmieniać kierunki. A znając mnie, to nie byłby za duży problem, bo te zbiorniki ten i jeden koło drugiego stoją, tak jak widzieliście, będą stać koło siebie, także tutaj plątaninę można zrobić jakąkolwiek. Także tak to wygląda do tej pory, a tak bym chciał, żeby to wyglądało i nie mówię, że to koniec, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Taką końcówkę wolę na zewnątrz, bo fajnie. No zobaczymy. Mnie się ten temat podoba. Dajcie w komentarzu znać, czy Wam się też taki temat podoba. Zbiornik tak naprawdę na ciężkie czasy, bo można gromadzić w nim ile się da i nie zakumuluje, może inaczej powiem tak, ktoś powie, że to nie ma sensu, że to na krótko, że nie. Pamiętajmy, że magazyn energii, inne rzeczy przy poborach, tak jak ja mam pompę ciepła, inne rzeczy, to trzeba liczyć z dnia na dzień maksymalnie na 2 doby, nie więcej, bo nie nagromadzicie tej energii, nie ma szans. Z drugiej strony trzeba było mieć tej fotowoltaiki nie wiadomo ile, wiatraków i całej reszty, żeby dostarczyć tej energii w czasie, kiedy nie ma tego słońca. Także trzeba z głową, u mnie to bardziej z rozmachem, ale też przemyśleć temat, co jest ważniejsze, co nie jest ważne. Czasem tej energii lepiej dokupić, niż się obstawić tymi panelami w koło, bo u mnie wcale nie ma dużo tych paneli, bo tu jest tylko 2-4 kW. I tam na dwóch trackerach jest 8,85, także nie jest jakaś nie wiadomo jaka potężna instalacja, tylko jest wydajna. Także zabawy, ciąg dalszy. Ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Do następnego.